gość, za Zachód. Łukasz brodzi, dzień dobry. Naszym gościem jest Krystian Kamiński, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. No i to już jeszcze chwila i y, ostatnie dni pana posłowania. No ale macie więcej o kilku posłów po tych wyborach, zwiększyło wam się poparcie, ale chyba nie tak wyobrażaliście sobie wywrócenie stolika. No na pewno oczekiwania były większe, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że zwiększyliśmy nasze poparcie o prawie 300 tysięcy głosów. Zamiast 11 posłów, jak w poprzedniej kadencji, będziemy mieli 18 posłów i klub poselski. Także no na pewno jest to jakiś progres. Również w województwie lubuskim nastąpił progres, bo zdobyliśmy prawie 3 tysiące głosów więcej, Ja również poprawiłem swój indywidualny wynik. Także no pewien progres jest, no a niestety oczekiwania były większe, no i w związku z tym naturalnie wśród naszych sympatyków pewne Rozczarowanie, aczkolwiek mam nadzieję, że przez te cztery lata pracy naszej w parlamencie uda się, że tak powiem, znowu odwrócić to i znowu dać im nadzieję na to, że zmiany w Polsce są możliwe. A sprawdzał Pani, ile Panu głosów zabrakło, mniej więcej ile to może być jakieś. Około pół punkta procentowego, czyli hmm. około 2000 głosów. No to taki chyba jest mały zawód z tego tytułu, bo wynik całkiem niezły. 15 tysięcy głosów, to przeskakuje pan niektórych posłów, którzy się dostali. Tak, dokładnie 15 815 głosów. Był to dziewiąty wynik indywidualny, większy niż niektórych posłów, którzy się dostali, no ale niestety taką ordynację wyborczą, a nie inną mamy w Polsce, że najpierw się liczy wynik ogólny, partyjny, a potem dopiero indywidualny, w związku z tym no niestety niewiele zabrakło, no ale zabrakło. Zaczęły się rozliczenia w Konfederacji. Wczoraj zapadło postanowienie sądu partyjnego o wyrzuceniu Janusza Korwina-Mikkego z Rady Liderów i Zawieszeniu w partii poinformował Witold Tumanowicz, szef Sztabu Wyborczego Konfederacji. No pewne wnioski zostały naturalnie wyciągnięte, zresztą sami wyborcy wyciągnęli te wnioski, bo pan Janusz startując z pierwszego miejsca w okręgu podwarszawskim przegrał z dwójką, z Kariną Bosak o 10 tysięcy głosów ponad, w związku z tym sami wyborcy pokazali czerwoną kartkę Januszowi korwin mikiemu i wydaje się, że no, Rada Liderów w związku w związku z tym też wyciągnęła konsekwencje wobec tego, co pan Janusz robił w ostatnim czasie. No i mam nadzieję, że już zasłużona emerytura będzie jego udziałem. No, rozpatrywane jest, zdaje się, usunięcie pana Korwina Mikiego z Konfederacji, jeśli złamie te postanowienia zawieszenia, ale on w swoim stylu odpowiedział, że będzie się wypowiadał i ma w nosie te, tego typu groźby. My, pan Janusz, zawsze był niepokorny. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. W pewnym razie w ramach konfederacji już widać, że pewne wnioski zostały wyciągnięte. No i żebyśmy mogli normalnie, sumiennie pracować, a nie zajmować się tylko sobą. A to Janusz Korwin-Mikke jest przyczyną porażki konfederacji? To nie jest porażka, tak? To nie jest porażka, no bo jednak zwiększyliśmy jakoś ilość poparcia, mm -hmm. zwiększyliśmy ilość posłów, więc to raczej jest progres, a nie porażka. Oczekiwania były większe i tutaj pod tym względem pewne zawiedzenie, ale mówię, zrobiliśmy progres. Porażką to jest chociażby wynik Lewicy, która o pół miliona głosów mniej dostała, o prawie mm -hmm. 20 posłów mniej ma w Sejmie. To jest prawdziwa porażka i jedyne ich ratuje to, że prawdopodobnie wejdą do przyszłego rządu, dlatego nic się tak nie opisuje. U nas jest progres, wiadomo, że nie tak szybki, jak byśmy chcieli, ale jest to progres i wierzymy w to, że w następnych latach zdołamy jeszcze lepiej rozwinąć nasz projekt i jeszcze lepiej poprowadzić go. Mm -hmm. No nie jest to porażka, ale jak powiedział pan Mencen, Sławomir Mencen, to jego osobista porażka i chyba nawet największa w życiu. E, rozliczenia Korwina czy Korwin jest jedynym człowiekiem, który jest odpowiedzialny za ten wynik? Znaczy, no to jeszcze wszystko wiadomo, będzie, e, będzie podlegało analizie. no jest, Są dopiero tak naprawdę dwa dni, minęły Dobra, od. Broń mi powiedział, że przez Pokémony na listach konfederacji słabo poszło. Ale on A, sam by... się wypowiadał, chociażby tak, trzeba wyjść z Unii Europejskiej, czas na Poleksit, nie ma, jak zmienić tego dziedzictwa. To jest to, że na naszych listach były część osób, które miało dziwne wypowiedzi, delikatnie rzecz biorąc, nie o, powinny one mieć, nie powinno mieć miejsca. No Ta pani nawet nie wystartowała z naszych list. Ona została potem, jak jakiekolwiek takie sugestie zrobiła, od razu usunięta z listy w ogóle potencjalnych kandydatów. Konfederacji niestety już przylgnęło, tak jak wypowiedzi o kobietach korwinami. No właśnie, z tym, że no, to nie było nigdy oficjalny program, to nie było w ogóle przez nikogo przez nas podtrzymywane. W związku z tym takie osoby zostały, jeśli by były wcześniej wychwycone, usunięte w ogóle z listy potencjalnych kandydatów, no ale dzisiaj już się nie ma na szczęście, co nimi zajmować, są oni poza polityką, nie będą pełnili istotnych rol, istotnej roli, mamy dzisiaj 18 posłów, którzy będą sumiennie wykorzystywać, na czele Konfederacji będzie stał Krzysztof Bosak, Sławomir Męcen, Grzegorz Braun i te osoby będą prowadziły nasz klub, już teraz poselski, do tego, aby był dobrą opozycją, sumienną, merytoryczną, żeby punktował rządzących, żeby pokazywał błędy, no i żebyśmy po prostu prostu mieli jeszcze lepszy wynik już w wyborach samorządowych i Europ do europarlamentu w przyszłym roku, w wyborach prezydenckich i w wyborach parlamentarnych za cztery lata. No ile w tym wszystkim zaszkodziły wam taśmy Banasie odpalone w przedostatnim dniu kampanii? Ja szczerze mówiąc nie sądzę, że nam jakkolwiek to zaszkodziło, bo tylko potwierdziło to, że nie chcemy, nie chcieliśmy w nigdy wchodzić żadną koalicję z pis ani z nikim innym i to potwierdzenie nie mogło nam nijak moim zdaniem zaszkodzić, było to raczej wyciągnięcie z kapelusza jakichś taśm, które no, one nie miały wiadomo sugerować, kto... że będzie spróbować współpracować z koalicją. No, jak widać, po wyborach nawet nie ma jakiejkolwiek takiej rozmowy, w związku z tym no, wydaje się to całkowicie absurdalne. Bo was nie potrzebują. No, teoretycznie mogliby zamiast lewicy, tylko że nie ma w ogóle takiej rozmowy z naszej strony, nikt od nas tego nie sugeruje i tak naprawdę wszyscy u nas mówią, że mówili już przed wyborami, że nie chce mieć ani spisem, ani Platformą, a po wyborach się to tylko potwierdza, w związku z tym wydaje mi się, że tutaj niewielki to miał wpływ raczej końcówka te, 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 tej kampanii ostatnie te dwa Tygodnie, trzy tygodnie, gdzie różne właśnie takie rzeczy wychodziły. A jak pan widzi, to na chwilę odejdźmy od Konfederacji. Jak pan widzi te próby już dzielenia skóry na niedźwiedziu i dogadywania się tej koalicji, która miałaby powstać w ramach nowego rządu, mówię koalicji obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej PSL-u? i lewicy, w których skład wchodzą przecież łącznie około 10 ugrupowań, więc pytanie, czy to z tego da się złożyć, złożyć jeden rząd i czy on jest w stanie spełnić chociażby te 100 konkretów, które zapowiada. Na pewno da się z tego złożyć rząd, całkowicie bezideowy i bez żadnych konkretów i bez żadnego programu, zresztą widać już w ostatnich dwóch dniach, gdzie jeszcze tak naprawdę nic nie jest ustalone, że już się wycofują z obietnic, już mówią, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, typ Większa kwota wolna podatku, kredyt 0%. kosiniak Kamisz już się wycofuje z, z dobrowolnego zus -u. dla przedsiębiorców już wiedzą, że się tego nie da zrobić, pomimo, że w całej kampanii to obiecywali. My jako jedyni w kampanii mówiliśmy o tym, że jest duży problem z budżetem, że tych pieniędzy nie ma, że jeśli chce się tak naprawdę cokolwiek zrobić, to trzeba cięcia socjalne zrobić, a wszyscy inni mówili, że nie trzeba, i wszystko, wszystkie obietnice, które dali, można spełnić. No, teraz się okazuje, że się nie da, czyli de facto oszukali. Ich wyborców. No i dlatego, jeśli rząd powstanie, prawdopodobnie jest jednak mimo wszystko duże, że powstanie ten rząd platformy PSL-u, lewicy i hołowni, to będzie on całkowicie bezideowy, który nie będzie żadnych reform robił, tylko będzie tak naprawdę zarządzał tym, co jest, bez jakichkolwiek wielkich zmian. A czy to nie jest taki przykry prognostyk na przyszłość, bo teraz mieliśmy tą najwyższą frekwencję w historii? Czy ci którzy pierwszy raz do wyborów może poszli nie poczują się zawiedzeni no mogą nie mieć takiej krótkiej pamięci jak niektórzy no zobaczą czym jest polityka, czym są mhm. politycy, którzy obiecują jeszcze w czasie wyboru, przed wyborami jedne rzeczy, a po wyborach już mówią, że tu niestety dziura budżetowa, tu niestety problemy, to trzeba przełożyć, na to nie ma szans. No zobaczą jak politycy kłamią, a kto w tej kampanii wyborczej mówił prawdę, kto od razu mówił trudne rzeczy, które trzeba zrobić i kto po prostu um, opisywał stan mhm. rzeczy, jaki, jaki jest, a nie taki, jaki chciałby, żeby był tylko wyłącznie. Jaka będzie przyszłość Konfederacji? No Konfederacja się będzie rozwijała, tak jak mówię. Zyskaliśmy 300 tysięcy nowych wyborców, co jest bardzo dużo. Mamy większy, mamy w ogóle klub i teraz mamy więcej posłów, którzy będą dobrą robotę wykonywać i będziemy się rozwijać. Przygotujemy się do wyborów samorządowych, które są na wiosnę przyszłego roku. Przygotowujemy się do wyborów do europarlamentu, które będą maj, czerwiec i będziemy dalej działać, będziemy dalej angażować się i będziemy starali się przekazywać nasz program i zmieniać Polskę. Liczycie na jakiś mandat w Sejmiku Województwa Lubuskiego? Poseł Kamiński będzie radnym wojewódzkim? Tego jeszcze nie wiemy. Na pewno będziemy wystawiali listy, na pewno będziemy organizować się, no i na pewno liczymy, że, że dostaniemy, że co najmniej wprowadzimy parę osób do sejmiku, ponieważ tutaj również jest od wielu lat stagnacja, od tam, nie wiem, 16 lat bodajże rządzi koalicja Platformy PSL, SLD, no i chcemy ich odsunąć od władzy, a żeby to zrobić, my musimy walczyć o mandat, my musimy zdobyć mandat, ubożymy listy jak najlepsze. Mamy wyniki tych wyborów, Wiemy, kto zrobił dobry wynik, kto się mocno zaangażował, no, <laughs> i te osoby będą naturalnie promowane. A czym zajmie się już nie poseł Krystian Kamiński? No, tego jeszcze nie wiem. Za mało czasu minęło od momentu, gdzie dowiedziałem się, że nie będę już posłem. Przedtem, jak zostałem 4 lata temu posłem, to prowadziłem firmę. No, firma, niestety, już została sprzedana, w związku z tym, tam nie ma powrotu. No, ale zawsze można coś innego robić, ale to się dopiero okaże. Ale od polityki pan nie ucieka? Od polityki się nie da uciec, bo polityka tak naprawdę wpływa na nasze życie. No, jeśli ktoś był przedsiębiorcą i wie, jak to funkcjonuje, wie, jak funkcjonuje i wydatki, jakie państwo nakłada, chociażby w ZUS-ach, na Osobową działalność gospodarczą. Wierzę, że od polityki się nie da uciec, jeśli chcemy doprowadzić do tego, że nasze państwo będzie dobrze funkcjonowało, że przedsiębiorcy będą mogli się rozwijać, bogacić, no to niestety trzeba się również politycznie angażować. Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, jeszcze poseł Konfederacji był naszym gościem. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.